Tylko chciałem cię na początku uprzedzić, że ja prowadzę family friendly content i... Mówię serio, prowadzę family friendly content. Dlatego jeżeli... Ja pierdolę, co tu się w ogóle zrobiło? Także jeżeli pozwolisz, że nie będę miał zbyt dużo do montażu, będę bardzo wdzięczny. A jeszcze niedawno, easy peasy, ja tam se montuję, możesz se przeklinać. No tak, tylko trochę za dużo czasu mi to zajmowało, nie ukrywam, że... Wiedziałem, że ci się w końcu to znudzi. No. Znaczy, wiesz co, tak profilaktycznie po 10 minucie już będzie można. Ja ci powiem, kiedy 10 minuta, tylko też nie za dużo, bo to nie potrzeba. Ale ty wiesz, że ja nie dostaję demonetki i ja nawet wiem, dostaję. Ja wiem, Marcin, wystarczy, ale... zaznaczyć tą pierwszą opcję, że ja wiem, że wystarczy zaznaczyć, ale ja źle zaznaczałem i YouTube teraz jest bardzo uprzedzony co do mnie. Aha. Ja to zaznaczam, tylko faktycznie patrzę się na zegareczek, czy 30 sekund mija, tak profilaktycznie 35-40 i wszyscy są zadowoleni. No to nie, to u mnie to tak nie działa. Dobrze, Marcinie, co cię zirytowało w ostatnim tygodniu, nawet dwutygodniu od naszej przerwy nagrywkowej? Wiele rzeczy i... taką się lekko zareklamują się tutaj, że już był odcinek z Minecraft dla dorosłych, w którym mówiłem bardzo dosadnie, co mnie zirytowało, ale powtórzę tutaj dla twojej widowni, żeby nie było, że tylko się reklamuje. No więc bardzo mnie zirytowało to, że iż gdyż biorę ślub niedługo, już bardzo niedługo. A tutaj można sobie w prawo pojechać, mam numer. I nie trzeba tam wyskakiwać jak coś, nie? Mhm. I prawda, temat ma się w ten sposób, że bardzo mnie to zirytowało, że część osób odmówiła mi przyjazdu na moją wesele, gdyż się boi koronawirusa. I to, żeby była jasność, tego się do mnie nie irytuje, bo jak najbardziej to rozumiem i... Znaczy nie do końca może rozumiem, ale szanuję decyzję, że ktoś się boi po prostu, tak? Dla mnie, tak mówimy. Natomiast zupełnie nie rozumiem tych osób, które mówią, że prawda, boją się koronawirusa, dlatego nie będą na weselu, ale będą na kawalerskim i będą na ślubie, bo tam już się nie zarażą. Mhm. I generalnie są aktualnie na wakacjach, gdzie jest sekstrylion ludzi, ale nie, oni się na weselu się zarażą. Czy mam prawo czuć się zirytowany, czy to tylko tak mi się... Masz prawo. No. Masz prawo. No, udzielam ci tego prawa właśnie. Dziękuję. No bo, no nie, no ale, no irytuje mnie takie gadanie. No to albo powiedz, po prostu mam cię w dupie i nie mam ochoty przyjechać, albo coś w tym stylu, ale no nie... No albo rybka, albo akwarium, albo inna część... Albo rybka, prawda? Albo pipka, tak się mówi. No, albo rybka, albo pipka, dokładnie. I albo na przykład część mojej rodziny, co tutaj, to już tam totalnie po prostu dostałem furii w oczach. W momencie, w którym też ten sam argument, że oni się boją koronawirusa. Dobra, sponio, ja wszystko rozumiem, jestem tolerancyjny jak mogę. Ale prawda, ale po ślubie przyjedźcie do nas odwiedzić z całą rodzinką. O. No ale zaraz. To po tym ślubie, na którym się mamy zarazić, mamy do was przyjechać? Przecież się zarazicie wtedy od nas, bo my się zarazimy. No, a co ciebie irytowało w tym tygodniu? Oj, powiem ci, że u mnie irytacji było całkiem sporo. Ostatnio była to irytacja na takim poziomie, że robiąc grillowanego camemberta i nie wyszedł mi, bo naprawdę, słuchaj, bo powiem ci, że tyle już siadło mi na głowie. Kurwa, ja tu mówię o walącym się weselu, a dobra, ty o grillowanym czwarta minuta cenzura, okej. Okay. Przepraszam, no. ale posłuchaj, bo właśnie... Jak już i tak musisz to montować, to ci powiem, że kawał chuja jesteś, że w ogóle stawiasz te dwie rzeczy obok siebie. Nie, spokojnie, poczekaj. No dobrze, no. Opowiadaj. To po prostu, to co ja zacząłem mówić z tym camembertem, no. To jest po prostu coś, co wywołało we mnie taką iskrę, że po prostu siadłem i prawie się rozpłakałem na kanapie od zbyt dużej ilości rzeczy, które nie wychodziły, które nagle się dowiadywałem i które po prostu były troszeczkę dla mnie... No, przytłaczające. Po prostu było tego za dużo, jak na jedną moją głowę.
No i prawie się żem rozryczał, ale na szczęście wytrzymałem to. Popłaczę sobie, jak już będę w mieszkanku, to prawdopodobnie wtedy już puszczą wszystkie emocje tak najbardziej. Ja przyznam, że ja ryczałem wczoraj. Z nerwów już. Było? Ryczane? Tak. Ja już wczoraj ryczałem z nerwów. Z histerii w śmiech i tak dalej. Rozumiem. No to ja jeszcze się powstrzymałem, ale o co mi chodzi? Panele, które dojechały przez dwa tygodnie, jechały, no ponad dwa tygodnie dojechały w końcu, to jest bardzo szczęśliwa dla mnie wiadomość, bo czekałem na nie bardzo długo i cały czas musiałem tylko wysłuchiwać, kiedy będą, a ja bardzo nie lubię i też myślałem, żeby szybciej po prostu je zamówić, bo wtedy prawdopodobnie ten czas oczekiwania byłby krótszy, no i te roboty na mieszkaniu poszłyby po prostu szybciej. Kolejną sprawą to jest sprawa pana od klimatyzacji, który już tam opowiadałem historię mniej więcej na Twitchu, właśnie na live'ie. Polecam mojego Twitcha, linka macie w opisie, bo tam live kręcę. Zachować się musiałem wobec niego troszeczkę jak człowiek skurwiel. I teraz już tłumaczę dlaczego, chociaż nie do końca. Wyprzedziłem cię jak ktoś. Trzecie miejsce, 1-0. Tak, tak, widziałem. Dałem ci to twój odcinek. Dziękuję. I sprawa wyglądała tak. 28 lipca podpisaliśmy umowę kupna-sprzedaży. On mi tam, wiesz, ogarnął jedną jednostkę zewnętrzną, dwie jednostki wewnętrzne i zażyczył sobie za to razem z robocizną, ze wszystkim 8000 zł. I to no nie takie mało. Nie mało, ale to są takie fajniejsze klimatyzatory. I wiesz, i z oczyszczaczem powietrza, jakieś takie pierdoły, no fajna sprawa ogólnie. Bardzo podobne ceny, a powiem ci, że nawet jak wystawiałem właśnie ogłoszenie, że potrzebuję, to była najkorzystniejsza oferta. Okej, nie znam się, nie robiłem klimatyzacji. No ja właśnie też nie znałem się, myślałem, że to jest pikuś, ale potem jak wyszło, że jaki jest koszt montażu tego, że czasami może być wyższy niż cena klimatyzacji samej, no to powiedziałem, okej, dobra, w porządku, może być, nie? No i ogarnęliśmy, był jakiś pierwszy termin, mówi, że no niestety panie Adamie, nie uda mi się, ponieważ na magazynie, tam gdzie zamówiłem, to miało być na jakiś tam piątek, a niestety nie było. No mówię, dobra, w porządku, to poczekamy. Dostałem, pingowany byłem przez pana majstra u mnie na budowie, że no wypadałoby zrobić teraz klimatyzację, bo oni potem będą i malować ściany i robić wszystko, a tak to zrobią za wszystko za jednym razem i nie będzie żadnych problemów. No i potem przełożył jeszcze raz termin, że na za tydzień, potem przełożył jeszcze raz, powiedział, żeby na 10000% będzie klimatyzacja. Ja już w tym momencie powiedziałem, proszę pana, ja panu nie wierzę na słowo, spisujemy umowę. I sobie znalazłem jakiś tam wzór umowy w internecie, przerobiłem go i w zamian za to, że każdy dzień spóźnienia miał być, a mnie to strasznie wkurwiało, że było opóźnienia, bo przez tego pana naprawdę dużo stresu się nażarłem i nerwów i takiego lecenia w chuja, bardzo brzydkiego z jego strony, sporządziłem umowę na 4 strony, w której zawarłem punkt taki, że każdy dzień zwłoki to jest minus 300 zł i od jego wynagrodzenia. A, i zapomniałem dodać, że za kolejne jego przełożenie powiedziałem 7500 i jeden serwis gratis pierwszy ma być. To zawarłem też w umowie. No i 1 września, przypominam ci, umowa kupna-sprzedaży 27 albo 28 lipca, tak żebyś wiedział, nie? Widełki jakie czasowe. Ponad miesiąc, kurwa, czekałem na klimatyzację i w umowie było napisane, powiedział nawet, chłopaki będą o 9, robimy. Przyjechali o 13. Mieli niedaleko, bo mieli około 50 czy 60 kilometrów, także nie uważam, że to był jakiś tam argument, że po prostu tyle się jedzie, tak? Z tego miejsca, gdzie on ma firmę, do tego, w którym ja będę mieszkał. Nie mówię jeszcze, gdzie na razie, nie chcę mówić. No i przyjechali o 13, no i nie zrobili tego, bo uwaga, uwaga, nie mieli jednostki zewnętrznej, gdzie dzień wcześniej
Chłop powiedział, że wszystko już mamy, przyjeżdżamy 9 rano. 1 września, kiedy ja już wróciłem z miejsca mojego mieszkanka do tutaj do Wrocławia, dzwoni do mnie koło 22 z informacją, że no tam chłopacy nie dokończyli, ale jutro podjadą z samego rana, bo to chwila roboty i to będzie. Ja mówię, dobrze, nie ma problemu, zgodnie z umową taka kwota jak jest zostanie wyliczona, nie? No, to pan przygotuje te 4,5 tysiąca, bo tam tylko, wiesz, tam najpierw poszła zaliczka, 3 tysiące, potem 4,5, a ja mówię, nie proszę pana. I tutaj już zacząłem się tak cieszyć w sobie, bo już powiedziałem sobie, o, zaczynamy zabawę. I powiedziałem, nie proszę pana, w umowie jest wyraźnie napisane, że za każdy dzień zwłoki jest 300 zł kary. Mhm. I on powiedział, że, ale jak to? Ja mówię, no proszę pana, ja wysłałem do pana maila z umową, pan podpisał, wysłał mi w ogóle 2 zdjęcia z 4, wysłał mi tylko, że pierwsza i ostatnia strona. Ja w mailu napisałem mu, że gdyby były jakiekolwiek niejasności w umowie, coś do zmiany, to proszę albo o kontakt telefoniczny, albo o spotkanie się i dogadanie na miejscu szczegółów, nie? Nie zrobił ani tego, ani tego, a potem do mnie powiedział, że a, bo panu tutaj zależy na tych 300 zł, a ja mogłem panu zamontować gorszą klimę, ja tam podał mi jakieś dwie marki, wyobrażasz sobie, kurwa, jaki tupet? Spóźnia się chłop, no o 2 tygodnie tak naprawdę z umówioną robotą, raz nie ze swojej winy podobno, jestem w stanie to uwierzyć, ale potem, kurwa, no niestety, ja jestem takim samym klientem jak wszyscy inni i nie pozwolę sobie na lecenie w chuja takie, jakie on reprezentował. I powiedział mi, że właśnie, a, bo ja mogłem tutaj panu zamontować gorszą klimę, a tego nie zrobiłem, bo taką i taką. A ja powiedziałem, proszę pana, a ja mam 600 tysięcy subskrypcji na YouTubie, mogłem nagrać na pana film. Poprzedni film, który nagrałem na X.com za niewywiązanie się z ich części, miał 200 tysięcy wyświetleń. Mogłem zgłosić pana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, także możemy się albo szczypać, albo może pan po prostu przyjąć na klatę to, że nie przeczytał pan umowy i jeszcze kolejne dni pan chce tutaj odhaczać, a powinno to być zrobione już dawno, dawno temu. No i ten pan powiedział, że no to rozchodzimy, nie replujemy tej mapy. No i ten pan powiedział, no dobra, no to ja tam zamontujemy, no i się rozejdziemy. Tylko ten pan prawdopodobnie nie doczytał też tej umowie, że gwarancja na tę klimatyzację wynosi 5 lat. Oraz nie doczytał tego, że faktycznie jest jeden serwis, ten pierwszy, gratis. Także czy rozejdziemy się? I don't think so, mate, I don't think so. Także widzowie, to jest taki mała zapowiedź tego mojego podcastu, ludzie są głupi. Ja byłem głupi dlatego, że od razu nie sporządziłem umowy, a powinno się to zrobić. A ten pan był głupi dlatego, że nie przeczytał umowy i potem chciał lecieć jeszcze na warunkach, które on sobie tak jakby stawiał i olał po prostu mnie jako przeciwnika, bo myślał, że ja jestem jakiś piździk, miękkim, kurwa, palcem robiony. Co? Miękkim palcem robiony. No, że jestem jakiś piździk miękkim palcem robiony, a ja okazało się, że przedstawiłem 200 IQ. Nie będę podawał nazwy firmy, ale ten pan, gdyby do niego kiedykolwiek dotarła ta informacja, że jest taki film, to po prostu dzięki mnie wydaje mi się, że ten pan oszczędził troszeczkę pieniędzy, bo dodatkowo UOKiK plus film na YouTubie, gdzie bym podał wszystkie informacje na temat firmy i po prostu zrobiłem to w formie recenzji, bo mam do tego prawo. No wydaje mi się, że gdyby poszła taka recenzja, to wtedy troszkę mniej klientów. Także ten pan prawdopodobnie zaoszczędził dzięki mnie jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych w przyszłości. Mi się wydaje, że to jest i tak dobry deal. Że wyszedł na tym bardzo dobrze. Tak jest. No, także pamiętajcie, widzowie, umowa, przede wszystkim umowa, bo to jest bardzo ważne, wtedy macie się do czego odwołać, a nie tak jak ja, latać kurwa 2 tygodnie i się stresować i potem myśleć co i jak, bo chłop nie potrafi zrobić roboty i nie potrafi dotrzymać umowy. A jeszcze dodatkowo też niestety ten pan zrobił taki błąd, że w umowie było napisane, że ma posprzątać po sobie, a nasyfił u sąsiadów na dole, nie posprzątał tego, bo nie mieli możliwości. Tak samo narobili też dziur w ścianach troszeczkę i później mój pan majster musiał to wykańczać, także i tak odpuściłem. I tak ja byłem miły. Później mailem.
Co mailem? No, umowę między nami, no, że nie będziesz mi na przykład szkalował więcej na odcinkach 300 zł od każdej, no bo sam mówiłeś, że trzeba zawsze spisywać umowę. Dobrze, to spiszemy dwustronną w takim razie. Zobaczymy, zobaczymy. Ja się mogę powstrzymać, ja mogę mówić, że ty jesteś moim przyjacielem, kolorowym misiem i w ogóle najwspanialszym istnieniem na świecie. Poza oczywiście moją przyszłą małżonką, ale no, nie wiem jak ty długo tak dasz radę. Możemy spróbować. Marcin, i tak przegrasz, także po co ci to? Znaczy, gdzie, co mam przegrać? Przegrałbyś to, bo jesteś za słaby w uszach po prostu. Ile masz w uszach? Powiedz, ile masz w uszach, gościu? Człowieku, 220 to mało? Kilo czy czego, bo nie wiem teraz. No właśnie, nie wiesz, i to jest twój problem. No bo nie wiem czy się bać, czy ci współczuć w tym momencie, to wiesz. Jaki ty masz iloczyn inteligencji, co? Około 140, jak się mierzyłem ostatnio. A ty ile masz? Ja mam iloraz, nie wiem jak ty, ale jeśli ty masz iloczyn 140... Ja mam iloczyn mam 140, a iloraz mam 220. A się dałeś na stary no, numer. No, dałem się na stary numer nabrać, no. 23 jest, jestem po streamku śpiący, a ty jesteś wychichrany, także niech będzie, że mój iloczyn inteligencji to jest 140. O, jest stary, dobry numer, ja lubię. No. No to może teraz przejdźmy do jakichś pozytywnych rzeczy, bo to będzie negatywny odcinek go nazwi po prostu. Nie, po prostu historia klimatyzacji, już ludzie wejdą od razu jak historia o podstawce od tego telewizora. Jezus, to była najnudniejsza historia na świecie. O tej klimatyzacji to chociaż cokolwiek się działo. Także no w sumie tak, jeżeli weszli na podstawkę od telewizora, to na to też. No to klimatyzacja, może. Klimatyzacja to wygra. Klimatyzacja to później będę miał spamowane na live'ach. Hunter, pamiętasz historię o klimatyzacji? Nie, kurwa, nie pamiętam, bo już wybiłem ją sobie z głowy. Już nigdy nie będę pamiętał tej historii. Tak jak... Odpowiadając od razu na pytania, tak gdyby ktoś, bo jak ktoś zada to pytanie gdziekolwiek, to od razu ban leci, nie? Jeżeli tutaj na YouTube, to shadow ban, także upewnijcie się, że czasami będziecie chcieli coś na przykład skomentować w przyszłości. Będziecie chcieli, żebym ja to przeczytał, bo to będzie jakaś porada albo jakaś ważna informacja dla mnie. A takim debilizmem se nagle powiecie, a jednak nie będę pisać, także zastanów się, mordo, czy na pewno warto. Zapewno? Na pewno. Na pewno? Na pewno. Ale? Ale? Ale na pewno? Na pewno? No, potem może być. A płacz potem będzie do mnie, a bo mi kurwo dałeś bana. No bo kurwo się zachowałeś tak, że powinieneś dostać tego bana. Ty, family friendly content ponoć. Dobra, ale to i tak już będę montował. I teraz jeszcze powiem, że to moja wina. No oczywiście, że to twoja wina, bo w czwartej minucie żeś wulgaryzmem zajebał, no. Gdybyś nie zajebał tego wulgaryzmu, to może bym nawet nie montował, bo może bym się powstrzymał. Ale niestety wyszło szydło z worka i proszę bardzo. Ej, ale ty mnie teraz wyzywasz, wiesz? No, no i co? Jak żeby twój... Jak twój worek teraz się czuje, proszę bardzo? Mój worek się fatalnie czuje, no właśnie, przez to szydło w nim. No właśnie. Widzisz, Marcinie? Cause everybody hurts. Sometimes. Dum, 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 dum. Jakie kurwa replay discurrent ma w tym? Replay to ty se możesz kurwa elementarza zrobić, a nie discurrent mapy. Replay? No, no nie dali z tego replaya, no. Ej, pochwalę ci się, oglądałem ostatnio. Seksmisję pierwszy raz oglądałeś w życiu? Tak. Jasny gwint. Dobra, aż muszę się zajarać, bo nie wierzę w ogóle w to, co słyszę, że ty pierwszy raz oglądałeś seksmisję. Serdeczne. Ostatnio mi opierdalałeś, że nie oglądałem, to teraz ci mówię, że oglądałem, możesz być ze mnie dumny. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. Wbijajcie do Marcina, kliknijcie sobie w nick w tytule i przeniesie was na jego kanał. Także kacę was, widzowie. Do następnego. Trzymajcie się. Indio.